Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś filmik z trochę innej tematyki, bo z tematyki ogrodnictwa będę wysiewać nasiona na rozsady, które można wysiewać już w pierwszej połowie marca. Pokażę Wam teraz, co ja będę wysiewała w pierwszej połowie marca. Dodam, że dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 5 marca. Więc ja w pierwszej połowie marca wysiewam paprykę. Jest to papryka słodka, odmiana California Wonder. Jest to odmiana średnio wczesna do uprawy w gruncie i pod osłonami. Wybieram takie nasiona, które można wysiewać w gruncie, mimo że mam tunel foliowy, dlatego że wiem, że te odmiany są bardziej odporne na różne choroby i na różne warunki, które panują na podwórku, więc tym bardziej wyjdą mi w tunelu foliowym. Kolejne nasiona, które planuję wysiewać, to kapusta. Kapusta głowiasta biała, odmiana wczesna, też sieję na rozsady i później przesadzam sobie siewki do gruntu. Kalafior również na rozsady, jest to również odmiana wczesna, nawet bardzo wczesna i ja zaczynam wysiewać w marcu. Oprócz tego będę wysiewać seler korzeniowy, oprócz tego wysiejemy jeszcze sałaty. Sałatę kruchą lodową i sałatę sabę. No i ostatnia rzecz, którą będę wysiewać, to owoce, a dokładniej poziomki. Poziomki też można wysiewać już w lutym, ale ja poczekałam do tej pierwszej połowy marca, mam nadzieję, że nie za późno, żeby wysiać ją razem z innymi warzywami, które sieję w pierwszej połowie marca. Jest to poziomka Regina. Jeszcze zapomniałam, jeśli chodzi o paprykę, to z marketowej papryki wyjęłam sobie nasionka i planuję je również zasiać. Ponoć z marketowych papryk super wychodzą zbiory. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle mi wzejdą i czy zbiory będą lepsze niż z tej papryki, którą Wam pokazywałam wcześniej. Te nasiona, o których przed chwilą wspomniałam, będziemy sobie wysiewać dzisiaj, ale planuję te filmiki z tematyki ogrodowej regularnie nagrywać. W drugiej połowie marca też będziemy sobie siać na rozsady, więc zachęcam do obserwowania. Chcę, żeby to był taki vlog ogrodowy, żebyśmy mogli wspólnie obserwować, jak to wszystko rośnie, rozwija się, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Także będziemy sobie patrzeć wspólnie i myślę, że to będzie takie fajne dla osób, które się interesują ogrodnictwem albo dopiero zaczynają, żeby uczyć się razem ze mną uprawiać warzywa w ogródku, bo ja też jestem amatorem i dopiero się uczę. W tamtym roku coś wysiewałam, wiem co wyszło, co nie wyszło i w tym roku planuję dużo zmian. Tak więc zachęcam Was do obserwowania, a teraz zabieramy się za siew. Zaczynamy od papryki. Weźmiemy parę nasion papryki słodkiej California Wonder z opakowania i weźmiemy sobie parę nasion papryki z marketu, która słyszałam i czytałam na grupach, że super rośnie. Przekonamy się o tym, więc na przykład wezmę sobie cztery krzaczki tej, cztery krzaczki tej i porównamy, która wyjdzie lepiej. Wszystkie nasionka będę wysiewać w taką wielodoniczkę. To jest fajna sprawa, bo one mają takie małe otwory i zajmuje to niewiele miejsca, więc możecie mieć mnóstwo siewek i odrzucając później te jakieś słabsze, gorsze, przesadzacie do większej doniczki i oszczędzacie miejsce. Planuję wysiewać wszystko w substrat, więc przyniosę substrat i uzupełnimy sobie wielodoniczkę. Biorę substrat i sobie sypię go na wierzch. I tak sobie to rozgrzebuję, tak żeby wszystkie mieć wypełnione. Zauważcie też, że jest to duża oszczędność na substracie, bo jeśli coś nie wyjdzie, no to dużo mniej zmarnujemy substratu, niż gdybyśmy robili to w doniczkach na przykład P8 czy P9. Ja w tamtym roku wysiewałam w ten sposób pomidory i papryki i właśnie kapustę i kalafiora. I bardzo fajnie mi te siewki powschodziły. Później tylko przesadzałam sobie te siewki do większych doniczek. I właśnie też robiłam selekcje, które są fajniejsze, a które mniej fajne.
I te mniej fajne po prostu rzuciłam na kompost. Takie wielodoniczki kosztują naprawdę niewiele, a dodatkowo starczają na kilka sezonów, więc warto kupić, naprawdę. Staram się upychać, żeby tam dobrze weszło wszystko. Jeszcze sobie tak przygniatam palcami i zaraz jeszcze dorzucę ziemi. Dobra, słuchajcie. Mamy wypełnione. Zaczynamy od papryki w opakowaniu. Biorę długopis. Robię takie dołki na głębokość około 0,5 cm, bo na taką głębokość siejemy papryki. Ok, mamy 8 dziurek. Bierzemy nasze nasionka. I po jednym nasionku wrzucam. Po jednym nasionku. Mamy gotowe. Teraz będziemy siać nasionka z marketowej papryki. Więc znowu robimy dziurki na 0,5 cm głębokości i wysiewamy pojedynczo nasionka. Tutaj mam, słuchajcie, takie plastikowe znaczniki i na nich napiszę sobie, jakie tutaj mam papryki, póki pamiętam. I tutaj napiszę papryka California Wonder. Nie patrzcie na moje pismo. Papryka California Wonder. Brzydko jak kura pazurem, ale trudno. I wbijam w pierwsze miejsce, żeby wiedzieć, że właśnie tutaj są te papryki. Biorę drugą i napiszę sobie papryka market. I tak brzydko piszę, a tutaj to już w ogóle. O, papryka market. I też sobie tutaj z przodu wbijam. Proszę bardzo. I te nasionka przysypuję substratem i przyklepuję lekko. Pięknie. Papryki zasiane. Kapusta biała, głowiasta. I kapustę siejemy na głębokość 1 cm, więc robimy głębszy dołek. Pięknie. Nasionka tak wyglądają. Kapusty, takie malutkie. Ale sobie poradzimy po jednym. O, tu dwa się, ale to nic. Dwa się wsypały. O, tu też dwa. Dobra. Ja po prostu, to nawet może lepiej, że po dwa. Bo jak coś, to sobie przerwę. I nie będę miała problemu, że mi coś nie wyrośnie. No i co? Kapustę też sobie przysypujemy. Znowu biorę znacznik i piszę na nim co? Kapusta. Kapusta i wbijam obok papryki. I teraz kalafior. Nasiona kalafiora są bardzo podobne do nasiona kapusty i również wysiewam je na około centymetr, więc zacznę od zrobienia dziurek i wysiewam. Oho, tu mi upadło, zaraz bym miała kapustę w czymś innym. Dobra, kalafior, przepraszam. Kalafior i siejemy po jednym, przynajmniej staramy się po jednym. Ale wysieję sobie w niektóre po dwa. Jakby coś nie wzrosło, to się przerwie. Dobra. I znów zasypujemy dziurki. Znowu bierzemy znacznik i piszemy kalafior. Ojej, nie ten długopis. Kalafior. Mamy kalafior. Teraz wysiejemy sałaty. Sałaty siejemy też na głębokość 1 cm. Zacznę od sałaty lodowej. Tak wyglądają nasionka. Takie podłużne. Potrzebuję 8 sztuk sałaty, ale wysieję o 2 razy więcej, żeby na pewno wszystkie się udały. Od razu biorę znacznik i piszę sałata lodowa. I znacznik wbiję tutaj
drugą i przysypuję ziemią. Teraz kolejna sałata i też dziurki na głębokość centymetra. Sałata Saba teraz. Też pojedynczo staram się. Czasami może się nie udać, ale staram się pojedynczo. I również przysypujemy ziemią. Bierzemy znacznik i piszemy sałata Saba. Teraz wysiewamy selera. Selera sieje się rzutowo, więc go nie będziemy przysypywać, tylko wklepiemy go w ziemię. Więc wsypię trochę na rękę. I tutaj w tym rządku postaram się rozsypać po parę nasion. Nie wiem, jak on mi powschodzi, zobaczymy. O. Cały rządek mu przeznaczę. I tylko przyklepuję palcem. Tak samo poziomki. Też ich nie przysypujemy. A, jeszcze zapiszę, gdzie jest seler. Seler. Poziomki. Ojej. Poziomki są też bardzo drobniutkie. Więc też je tak na oko rzucam tutaj w ten rządek, w którym mają rosnąć. Fajne takie różowe nasionka. Czerwone, różowe. A wysiewam wszystko. Zrobię w dwóch rzędach. Później je posadzę gdzieś. Będą sobie rosły pod drzewem. I to są poziomki. I mamy wysiane. Jeszcze tylko znacznik. Poziomki. Teraz musimy to wszystko podlać. Na początku najlepiej użyć jest butelki ze spryskiwaczem, żeby tych nasionek nie wypłukać. Troszeczkę przyklepiemy. Zabieram na chwilę. Biorę podstawkę. Stawiam na niej wielodoniczki. I jeszcze podlewam z góry pojemnikiem, żeby woda dotarła do nasionek. I tak przygotowane rozsady stawiamy na parapecie. Pilnujemy, żeby cały czas miały wilgoć. I stawiamy oczywiście na parapecie, na którym jest dużo słońca, żeby nam się nie powyciągały do góry. W drugiej połowie marca będę siać jeszcze inne warzywa. Będę siać na pewno 3 rodzaje pomidorów. Tak jak w tamtym roku, w takim samym terminie, bo wyszły naprawdę super zbiory. Także zachęcam do obserwowania. W późniejszych terminach będę też siać inne warzywa. Będę też siała sporo do gruntu, różnych rzeczy. Więc zachęcam Was do obserwowania mojego kanału i oglądania postępów.